Powiadomienia push możemy rozróżnić na dwa różne. Powiadomienia web push i mobile push. Te webowe są to powiadomienia, które dostarczane są użytkownikowi z przeglądarki internetowej, a te mobilne są to powiadomienia dostarczane użytkownikowi z aplikacji zainstalowanej na smartfonie. Aby poprawnie zaimplementować to rozwiązanie, wystarczy wdrożyć jedną linijkę kodu na swoją stronę, dzięki czemu będzie wyświetlany formularz zgody, jedno kliknięcie subskrybenta i możemy śledzić zachowanie takiego użytkownika na naszej stronie internetowej oraz generować powracalność do naszej strony lub aplikacji mobilnej. Najważniejszym zastosowaniem powiadomień push w branży fashion w e-commerce jest ratowanie porzuconych koszyków. Branża fashion charakteryzuje się 69% porzuconych koszyków. Jest to bardzo duży odsetek i powiadomienia te warto wykorzystać do odratowania porzuconych koszyków. Robimy to kanałem mailowym, robimy to innymi kanałami komunikacji, a ważny jest omnichannel i docieranie do szerszej grupy użytkowników. Nie każdy, kto ma zgodę na newsletter, nie każdy, kto ma zgodę na SMS-a, otrzyma te komunikaty, a może otrzymać od nas pusha. Tak, stosowanie komunikatów push w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne. Praktycznie wszyscy stosują e-mail marketing i nie docierają do użytkowników anonimowych. Do użytkowników, którzy nie chcą pozostawiać swoich danych personalnych, imienia, nazwiska, numeru telefonu czy maila. Dzięki powiadomieniom push mogą dotrzeć do tych użytkowników, którzy klikną zgodę na stronie lub w aplikacji, ale nie chcą zostawiać żadnych danych. Przez to rozszerzamy grupę swoich odbiorców.